Anita Mańska, witam i zapraszam na informacje biłgorajskie. Jak i gdzie będzie można się zaszczepić? Urząd Miasta pomoże seniorom w zapisach. Są trzy ścieżki, jeżeli chodzi o możliwość zarejestrowania się danego pacjenta. Teraz w informacjach powiemy o e-skierowaniach. Nie musimy pacjentom drukować w formie papierowej. Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wracają do szkół. Wszystkim brakuje tego kontaktu. Już wkrótce będzie można składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+. W lutym i w marcu będzie można złożyć wnioski tylko elektronicznie. Mieszkańcy miasta bardzo krótko cieszyli się nowym Placem Wolności. Świadome niszczenie ogrodzeń, no tego nie może być. Środowiskowy Dom Samopomocy już w nowym budynku. Staramy się nasze zadania statutowe wykonywać jak najlepiej. Jesteś ofiarą przemocy, zadzwoń lub przyjdź do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Jesteśmy w stanie też zapewnić właśnie do 3 miesięcy mieszkanie. Od stycznia obowiązują kody kreskowe dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z PSZOK-u. Kody kreskowe będą dostarczane do wszystkich mieszkańców miasta. Pokażemy inwestycje, które prowadzi miasto. Nie tylko usprawni komunikację w tym osiedlu, ale podniesie komfort życia mieszkańców. Na zakończenie przedstawimy informacje z ZUS-u. Informacje o rozliczeniu z ZUS można sprawdzić na swoim koncie w platformie usług elektronicznych. 15 stycznia rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób, które ukończyły 80 rok życia. Rejestracja potrwa do 21 stycznia, a 25 stycznia mają się rozpocząć szczepienia zarejestrowanych seniorów. Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Urząd Miasta. W Biłgoraju jest zameldowanych 1071 osób, które mają więcej niż 80 lat, urodzonych przed 31 grudnia 1941 roku. To oni jako pierwsi po grupie zero będą mogli zapisać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Na razie nie wiadomo, ilu będzie chętnych seniorów w tym wieku w naszym mieście, ale zainteresowanie jest. Oczywiście takie telefony, pierwsze sygnały są. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji takie telefony były kierowane do Urzędu Miasta Biłgoraja o udzielenie informacji na temat szczepień, na temat punktów szczepień, które znajdują się na terenie miasta Biłgoraja i możliwościach zarejestrowania się. Ponieważ są trzy ścieżki, jeżeli chodzi o możliwość zarejestrowania się danego pacjenta poprzez ścieżkę elektroniczną, czyli stronę internetową pacjent.gov.pl. Również druga ścieżka to jest infolinia i numer telefonu 989, jak i też bezpośredni kontakt z przychodnią. Biłgorajskie punkty szczepień to następujące placówki. Przychodnia lekarska Twój Lekarz przy ulicy Stanisława Pojaska, praktyka lekarska Konsylium przy Poprzecznej 3, Nasze Zdrowie Piotr Momot i Partner, spółka lekarzy przy ulicy Tadeusza Kościuszki i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia. Wszelkie informacje na temat akcji szczepień w naszym mieście można znaleźć również na stronie internetowej Urzędu Miasta. Została uruchomiona infolinia pod dwoma numerami telefonów. Numery kontakty do osób prowadzących infolinię są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Biłgoraja. Dodatkowo przeprowadzamy w tej chwili kampanię też informacyjną, czyli o kontaktach, o utworzeniu infolinii możecie się Państwo również dowiedzieć z ogłoszeń, które wiszą na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Biłgoraja, jak i też będzie jeszcze ogłoszenie w parafiach, tak aby skutecznie dotrzeć do każdego mieszkańca. Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Urząd Miasta. Prosimy o kontakt seniorów powyżej 80 roku życia, ponieważ rejestracja osób, które są urodzone do 1941 roku będzie możliwość zamówienia u nas transportu w wypadku takim, jeżeli osoba jest niesamodzielna, ma obiektywną niemożliwość dotarcia do punktu szczepień. Będziemy taką pomoc, taką usługę zapewniać tym seniorom, jak i też osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności o kodzie R i N. W drugiej kolejności od 22 stycznia na szczepienia będą się mogły rejestrować osoby między 70 a 80 rokiem życia. Obecnie mieszka ich w Biłgoraju 2485.
Od stycznia wszystkie skierowania do poradni specjalistycznych są wystawiane w postaci elektronicznej. Takie e-skierowania mają ułatwić pacjentom zarówno dostęp do konkretnych specjalistów, jak i skrócić czas oczekiwania na wizytę. E-skierowania to pełna elektroniczna obsługa procesu skierowania na leczenie i to od momentu jego wystawienia do realizacji. To kolejny etap tzw. cyfryzacji ochrony zdrowia. Większość pacjentów wie, na czym polegają e-recepty, czyli pacjent otrzymuje drogą telefoniczną, mailową czy SMS-em numer recepty, z którym to kodem udaje się do apteki i na podstawie tego czterocyfrowego kodu plus swojego PESEL-a otrzymuje realizację recepty, czyli otrzymuje leki. Jeżeli chodzi o e-skierowania, jest to na zupełnie podobnej zasadzie. My właściwie już jak zaczynaliśmy wypisywać e-skierowania, mieliśmy taką informację, że nie musimy pacjentom drukować w formie papierowej takiegoż skierowania, tylko możemy podać jedynie czterocyfrowy kod. I też na podstawie tego czterocyfrowego kodu i PESEL-a pacjent mógł się zarejestrować w poradni specjalistycznej. Jeszcze w lipcu nie wszystkie poradnie były przygotowane na realizację e-skierowań. Teraz każdy jest zapisany na internetowym koncie pacjenta i w każdym momencie można sprawdzić historię e-skierowań. To ogromne ułatwienie, zwłaszcza w momencie pandemii. Nam na pewno to ułatwiło pracę, bo nie wyobrażam sobie, jak można byłoby funkcjonować w tej chwili bez e-recept, czy e-zwolnień, czy nawet e-skierowań. Dlatego, że łatwiej jest nam wprowadzić w formie elektronicznej wszystkie dane pacjenta, zajmuje to znacznie mniej czasu. Natomiast wiele czasu zajmują nam teleporady, potem wizyty osobiste, jeżeli pacjent tego wymaga. Także pracuje nam się ogólnie dużo gorzej niż przed okresem pandemii i wprowadzenie tych rozwiązań e-zdrowia ułatwiło nam pracę. Takie rozwiązanie spowoduje również zmniejszenie kolejek, ponieważ uniemożliwi pacjentom zapisywanie się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania. Po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej. Od 8 stycznia 2021 wszedł obowiązek wystawiania e-skierowań do poradni specjalistycznych, do szpitali, na niektóre badania, a mianowicie na badanie tomograficzne, na rezonans magnetyczny, na badania tokograficzne i do poradni endoskopowych. Tutaj chcę nadmienić, że jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, za wyjątkiem poradni logopedycznych. E-skierowania funkcjonują już od kilku miesięcy. Teraz w czasie pandemii są one wyjątkowo cennym rozwiązaniem nie tylko dla lekarzy, ale i dla pacjentów. Miejsce dzieci jest w szkole, mówi Marian Kurzyna, dyrektor największej biłgarajskiej podstawówki. W poniedziałek, 18 stycznia, dzieci z klasy 1-3 wracają do szkół. Po miesiącach zdalnej nauki rozpoczną drugi semestr w normalnym trybie. Z takiego obrotu spraw cieszą się wszyscy zainteresowani, a szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Jeszcze jest pusto, jeszcze jest cicho, ale już niedługo. Od poniedziałku, 18 stycznia, w całej Polsce dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół. Biłgorajskie podstawówki są gotowe na przyjęcie dzieci, a dyrektorzy zadowoleni z postanowienia ministra. Zarówno nauczyciele, jak i nasi uczniowie bardzo chętnie wrócą do szkoły. Wszystkim brakuje tego kontaktu nauczycielom z uczniami, uczniom z nauczycielami, ze swoimi wychowawcami, jak również z kolegami, koleżankami z klasy. Także wszyscy bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że to trochę potrwa. No i cieszymy się, bo miejsce dzieci jest w szkole do nauki, a nie w domu, że po tym okresie kilkudziesięciu dni przerwy, te dzieci klas 1-3 będą mogły znowu spotkać się ze swoimi wychowawcami, nauczycielami. Podejmując decyzję odnośnie klas 1-3, minister edukacji Przemysław Czarnek podkreślał, że nauczanie zdalne w najmłodszych grupach wiekowych jest najmniej efektywne oraz najbardziej uciążliwe dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zwraca na to uwagę również dyrektor Marian Kurzyna. Wiadomo, że dla tych dzieci jeszcze pojęcie nauki zdalnej, możliwości operowania sprzętem komputerowym, one na pewno są poza wyjątkami znacząco mniejsze jak tych uczniów klas starszych.
W szkole podstawowej nr 4 od poniedziałku do stacjonarnego nauczania wrócą 3 klasy. W szkole, tak jak ich koledzy z innych placówek, będą mieć kontakt nie tylko ze swoim wychowawcą, ale też nauczycielem od języka angielskiego i księdzem na lekcjach religii. Są też jeszcze zajęcia pozalekcyjne. Pani dyrektor podkreśla, że zachowane zostaną wszelkie wytyczne odnośnie bezpieczeństwa. Jesteśmy małą szkołą, więc myślę, że podołamy wytycznym przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz GIS. Każda klasa będzie miała swoją salę lekcyjną, także uczniowie nie będą się przemieszczać. Chodzą też na różne godziny, także zaczynają i kończą o różnych porach. Największa biłgorajska podstawówka, gdzie łącznie z klasami 4-8 uczy się ponad 1000 dzieci, też jest już gotowa na otwarcie klas. Od poniedziałku wróci 12 oddziałów, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Marian Kurzyna. Mieścimy się w kilku obiektach, co podczas pandemii jest dodatkowym atutem, bo pomaga w izolacji jednych od drugich. Dobrze, że już powoli wracamy. No wszyscy są stęsknieni, tym bardziej, że no to taka dłuższa, dłuższy okres tego nauczania zdalnego, on nie służy tutaj uspołecznieniu dzieci, uczniów. No i z czasem no następuje ta dosyć mocna izolacja, która no ma wpływ też i na psychikę dzieci. To nie ma co się tutaj łudzić. I dlatego no bardzo dobrze, że te klasy 1-3 przyjdą do szkoły. Przed powrotem do nauki stacjonarnej nauczyciele klas 1-3, ale również pracownicy administracji szkolnej byli poddawani dobrowolnym testom na obecność koronawirusa. Jak podało Ministerstwo Edukacji i Nauki, do udziału w testach w całym kraju zgłosiło się około 165 tysięcy osób. No jesteśmy już po tych badaniach osób, nauczycieli, pracowników chętnych do przebadania się testami covidowymi. Także no co można tutaj, tośmy, że tak powiem, jako szkoła zrobili. Nie docierają do mnie żadne sygnały obaw. Część nauczycieli i pracowników przechorowało już. Część na pewno zaszczepi się. No i wszyscy z nadzieją czekamy na koniec tej sytuacji. Póki co nauka zdalna dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych zostaje przedłużona do 31 stycznia. Już w lutym będzie można składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+. Jest to niezbędne, by otrzymać kontynuację świadczenia. Nabór wniosków ruszy oczywiście 1 lutego drogą elektroniczną, a 1 kwietnia drogą tradycyjną. Prawo do świadczeń wychowawczych, takich jak 500+, przyznawane jest okresowo i właśnie w maju upłynie termin, po którym należy ponownie składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+. Wnioski będziemy przyjmować już od lutego. W lutym i w marcu będzie można złożyć wnioski tylko elektronicznie, poprzez bankowość elektroniczną, poprzez portal informacyjno-usługowy Empatia lub platformę usług elektronicznych PUE ZUS. Przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku w formie papierowej dopiero od 1 kwietnia. Te zmiany są wynikiem wprowadzonej w lipcu 2019 roku poprawki, która spowodowała m.in. przysługiwanie świadczenia na każde dziecko do 18 roku życia niezależnie od dochodu w rodzinie i wydłużenie okresu, na który było takie świadczenie przyznane. Dlatego też w maju tego roku w większości spraw prawa do świadczeń wygasają i wnioski należy złożyć ponownie. Ważny będzie termin, kiedy zostanie złożony ten wniosek. W przypadku wniosków złożonych w lutym, w marcu i w kwietniu mamy zagwarantowaną comiesięczną stałą wypłatę świadczenia wychowawczego. W przypadku wniosków na przykład złożonych już w maju może nastąpić opóźnienie w wypłacie świadczenia. Wnioski, które zostaną złożone w maju, ich termin na realizację i wypłatę upływa 31 lipca. Analogicznie na przykład wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone, świadczenie zostanie wypłacone w sierpniu, oczywiście z wyrównaniem od czerwca. Druki wniosków nie zmieniły się, zawierają podstawowe informacje niezbędne do przyznania świadczenia. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca 4142 świadczenia wychowawcze miesięcznie. Pobiera je 2823 rodziny z terenu miasta.
Nieznani sprawcy niszczą Plac Wolności, który przecież całkiem niedawno został przebudowany i oddany do użytku. Wandale już kilka razy zdewastowali część urządzeń zainstalowanych tam po rewitalizacji. Nagrania z monitoringu, który zarejestrował zdarzenia, trafiły na policję. Władze miasta apelują, byśmy reagowali, widząc podobne zajścia i razem dbali o nasze wspólne dobro. Bo w innym wypadku przyjdzie nam za to również wspólnie zapłacić. 3 miesiące temu biłgorajanie cieszyli się z zakończenia rewitalizacji Śródmieścia i otwarcia Placu Wolności w nowej odsłonie. Koniec inwestycji wartej ponad 20 milionów złotych ucieszył wszystkich. Ratusz jak nowy, siłownia, pergola, fontanna, alejki, plac zabaw. Wszystko nowe, zaprojektowane w jedną architektoniczną całość. Niestety komuś bardzo to przeszkadzało. Wandale zniszczyli plac zabaw, huśtawkę, klamki w furtkach oraz przęsła ogrodzenia. To jest takie przykre, bo te wszystkie inwestycje, które tutaj powstały, rewitalizacja Placu Wolności, one nie pochodzą z pieniędzy niczyich, nie? Tylko to są zawsze w jakimś tam bezpośrednim, pośrednim stopniu pieniądze naszych mieszkańców, którzy zapłacili podatek. I częściowo pieniądze jeszcze z Unii Europejskiej. I tak mnie trochę dziwi, bo jak ktoś robi remont w domu czy podwórka, to nie po to, żeby go zniszczyć. A my tutaj tak jakoś dziwnie przyzwalamy na to, albo próbujemy zamykać oczy, że coś się złego dzieje. Znaczy nie mówię o nas, o urzędnikach, ale o takiej dość słabej reakcji mieszkańców na to, jak widzą, że coś złego się dzieje. Przypominamy, że park na Placu Wolności jest pod stałym monitoringiem kamer. 7 stycznia po kolejnym zdarzeniu niszczenia placu nagrania z monitoringu zostały przekazane policji. Za niszczenie mienia kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Mamy tutaj monitoring. W tej chwili ten monitoring jest połączony ze Strażą Miejską i jest na bieżąco obserwowany. 3 zdarzenia zostały zarejestrowane i zgłoszone na policję. I mamy nadzieję, że nasi policjanci wyciągną odpowiednie wnioski, znajdą tych ludzi, którzy to niszczą, a sąd zrobi to, co do niego należy. W każdym razie to jest dziwne, że w tej chwili z takim przyzwoleniem ktoś niszczy to mienie, nie mając świadomości tego, że będziemy musieli to odbudować, naprawić i te pieniądze, które pójdą na naprawę, nie pójdą na modernizację innych, na przykład placów zabaw. Koszt naprawy mienia i usuwania szkód ponosimy my, wszyscy mieszkańcy miasta. Nie bądźmy obojętni na akty wandalizmu, zgłaszajmy je policji lub straży miejskiej. Otoczenie, w którym wszyscy żyjemy, jest dobrem wspólnym i na każdym mieszkańcu spoczywa społeczny obowiązek dbania o nie, apelują władze miasta. Plac Wolności jest otwarty dla wszystkich i szkoda, że nie wszyscy potrafią uszanować to miejsce. Wszyscy się cieszą, że mogą tutaj być, że mogą korzystać z tego placu, tylko chodzi o to, żeby jak najdłużej można było korzystać w takim stanie, jak został oddany. Tutaj są jakby takie sytuacje, które no, są na granicy tego, czy to pozwolić czy zabronić choćby nawet jazda deskami czy rowerami po niektórych elementach tej małej architektury, skoki powiedzmy na deskach, na te granitowe elementy, że gdzieś tam są już uszczerbione, niszczone. Okej, dobra. To można przyjąć, że to jest dla mieszkańców, że też swoją aktywność w taki sam sposób chcą wykazać, mimo tego, że no jest i park rolkarza, i skatepark, ale powiedzmy to miejsce też powinno żyć. Ale świadome niszczenie ogrodzeń, no tego nie może być. Wszelkie akty wandalizmu można zgłaszać dzwoniąc pod 112 lub do Straży Miejskiej, czy po prostu informować o nich dzielnicowego. Szybka reakcja to większa szansa, że za wyrządzone szkody koszt poniesie sprawca, a nie my wszyscy. Środowiskowy Dom Samopomocy w naszym mieście istnieje od 5 lat. Oferuje wsparcie dla 24 podopiecznych. W listopadzie po otwarciu Centrum Usług Społecznych pierwsze piętro budynku zostało zaadaptowane na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Dziś w nowym miejscu pomimo pandemii i obostrzeń z nią związanych każdego dnia odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Środowiskowy Dom Samopomocy w Biłgoraju to jednostka budżetowa miasta. Przypomnijmy, powstał w 2016 roku i od tego czasu jest miejscem spotkań i domem dla kilkunastu podopiecznych. Do listopada mieścił się w internacie medycznego studium zawodowego. Teraz jest to pierwsze piętro Centrum Usług Społecznych. Przenosiliśmy się w listopadzie z pomieszczeń poprzednich, czyli z pomieszczeń medycznego studium medycznego, które wynajmowaliśmy.
Był to listopad, gdzie placówka była decyzją wojewody zawieszona. Uczestnicy nie korzystali z zajęć, my natomiast personel zajęliśmy się przenoszeniem całego inwentarza, całego wyposażenia do naszych obecnych pomieszczeń. A pomieszczenia mamy naprawdę bardzo, bardzo fajne. Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych. Mamy windę, pomieszczenia są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, są wszelkie udogodnienia, które mają służyć naszym uczestnikom. Do dyspozycji podopiecznych są m.in. cztery pracownie tematyczne, takie jak pracownia gospodarstwa domowego, komputerowa, muzyczno-teatralna czy artystyczna. Jest również sala ogólna, jadalnia, sala do terapii ruchowej, pokój wyciszeń czy pokój poradnictwa psychologicznego. Wszystkie pomieszczenia i wyposażenie jest dostosowane do naszych uczestników. Obiekt, pomieszczenia spełniają wszystkie standardy obowiązujące w środowiskowych domach samopomocy, ale też spełniają oczekiwania nas jako uczestników i jako kadry pracującej tutaj. Nasza działalność w dobie pandemii nie jest łatwa. Każdy z nas doświadcza wiele utrudnień w życiu prywatnym, ale my też w ramach swojej działalności musimy się liczyć z wieloma ograniczeniami. Stosujemy się oczywiście do reżimu sanitarnego, stosujemy wszelkie wytyczne, rekomendacje stosowane przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Te wszystkie obostrzenia stosujemy na co dzień. Nastręcza nam to wiele problemów i uczestnikom, natomiast staramy się nasze zadania statutowe wykonywać jak najlepiej. Jest to ośrodek wsparcia dziennego pobytu przeznaczony dla 24 dorosłych uczestników, w tym osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną czy osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. A nasze zadania skupiały się głównie na treningach. Treningi wobec uczestników są dostosowane indywidualnie, ale treningi mają za zadanie nabycie przez uczestników umiejętności, utrwalenie ich, tych umiejętności, które na co dzień wykorzystują w swoim codziennym życiu. W tej chwili w środowiskowym domu samopomocy przebywa 24 uczestników. Wszystkie miejsca są wykorzystane, natomiast istnieje też lista osób oczekujących. Nie mamy możliwości samodzielnie zwiększać liczbę statutową uczestników, natomiast sukcesywnie będziemy się starali o zwiększenie tej liczby. Środowiskowy dom samopomocy obejmuje wsparciem osoby zamieszkałe na terenie naszego miasta. Z usług świadczonych przez SDS mogą oczywiście korzystać również mieszkańcy innych gmin, jeżeli tylko placówka dysponuje wolnymi miejscami. Jesteś ofiarą przemocy lub widzisz, że ktoś potrzebuje wsparcia. Każdy mieszkaniec naszego powiatu może go szukać w ośrodku interwencji kryzysowej. Można tam liczyć nie tylko na pomoc psychologiczną czy prawną, ale również znaleźć tymczasowy pobyt, jeśli ktoś musi opuścić swój dom. O działalności ośrodka rozmawialiśmy z Iloną Dzido, która od kilku tygodni kieruje tą placówką. Każdy mieszkaniec naszego powiatu może się zgłosić do tego miejsca po pomoc. Wystarczy zadzwonić pod numer 84 686 4182. To telefon zaufania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dla tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji. Czasem to przemoc domowa, fizyczna, ekonomiczna, emocjonalna, zagrożenie życia albo różne zdarzenia losowe. Jeśli ktoś potrzebuje odizolowania się od aktualnego miejsca zamieszkania, znajdzie u nas wsparcie, mówi Ilona Dzido, pełniąca obowiązki dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Jesteśmy w stanie też zapewnić właśnie do 3 miesięcy mieszkanie, zupełnie nieodpłatnie, w hostelu, który jest przystosowany właśnie do czy ugotowania sobie posiłku, czy do prowadzenia różnych zajęć z dziećmi, więc tutaj to wszystko jest w dostępności. Można tu znaleźć nie tylko schronienie, ale też pomoc w znacznie szerszym zakresie, jak choćby założenie niebieskiej karty czy sprawy urzędowe. W swoim zakresie, ale i obowiązku mamy właśnie współpracę z innymi też instytucjami, takimi jak pani powiedziała, policja, ZUS-y, miejskie ośrodki pomocy społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej czy inne poradnie. I tutaj, jeżeli taka osoba potrzebuje czy pomocy, czy nawiązania kontaktu, to my tutaj też jak najbardziej do zgody takiej osoby występujemy
doradzamy, czy ewentualnie kierujemy w odpowiednie miejsca, tak żeby taka osoba mogła jak najbardziej skorzystać z tego kontaktu, z tego, czy ewentualnie z tego pobytu tutaj. W ośrodku interwencji kryzysowej wszyscy zgłaszający się mogą liczyć też na wsparcie psychologa i radcy prawnego. Wystarczy zadzwonić czy przyjść i umówić się na wizytę. Każdy człowiek ma swoją granicę odczuwania. My nie weryfikujemy tutaj, czy ktoś faktycznie doznaje przemocy, mówi Ilona Dzido. Samo poszukiwanie przez daną osobę pomocy już jest dla nas znakiem, żeby jej udzielać. Ja bym tutaj też właśnie bardziej zwracała uwagę na to, żebyśmy reagowali jako społeczeństwo też na sytuacje, których jesteśmy świadkami, bo ośrodek interwencji kryzysowej nie działa tylko i wyłącznie na zasadzie podjęcia przez daną konkretną osobę działań, ale może być to też na przykład zawiadomienia sąsiada, koleżanki, ponieważ niedostrzeganie pewnych rzeczy, może tak brak takiego wyczulenia na pewne sytuacje, gdzie może się dziać krzywda. No tutaj też nas zobowiązuje do tego, żeby takie podejrzenia zgłaszać, że zwyczajnie w świecie może ktoś na ten moment nie mieć siły samemu zareagować. Jeśli znalazłeś się w trudnej dla Ciebie sytuacji lub posiadasz informacje o innych osobach potrzebujących wsparcia, możesz zadzwonić pod numer kryzysowy 84 686 4182 lub 797 433 719. Informacje znajdą Państwo również na stronie oikbilgoraj.pl. Podczas listopadowej sesji radni miasta przyjęli uchwałę w sprawie cen i sposobu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów. Największa zmiana dotyczy punktu selektywnej zbiórki odpadów. Szczegóły już za chwilę w naszym materiale. Najważniejsze zmiany dotyczące odpadów komunalnych, które zaakceptowali radni, to przypomnijmy nowe stawki opłat od tego roku. 23 zł od jednego mieszkańca miesięcznie kosztował będzie odbiór odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny. Z kolei 46 zł to stawka od jednego mieszkańca za odbiór tzw. odpadów zmieszanych, czyli tych niesortowanych. Zauważamy zwiększoną ilość odpadów, które zostają dostarczane, odbierane przez przedsiębiorstwo od mieszkańców. Co za tym idzie, wzrost ilości odpadów generuje zwiększone koszty. Spowodowane jest to też epidemią koronawirusa, bo zauważamy, że są zwiększone masowe powroty uczniów czy pracowników. A to oznacza większą ilość odpadów i większe opłaty, stąd konieczność zmiany stawek. Nie trzeba składać za to nowych deklaracji. Jeśli mieszkaniec wrócił na dłużej do Biłgoraja, wystarczy powiadomić o takiej zmianie. Kolejne dotyczą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od stycznia 2021 roku największa zmiana dotyczy zasad oddawania odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów, który znajduje się przy ulicy Krzeszowskiej 65B w Biłgoraju. Od tego momentu mieszkańcy, którzy zechcą oddać odpady do punktu selektywnej zbiórki, będą musieli dostarczyć kod kreskowy, który zostanie im dostarczony razem z zawiadomieniami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Zasada jest prosta. Jadąc na PSZOK, każdy z mieszkańców musi pokazać indywidualny kod kreskowy. Po zważeniu odpadów naklejka z kodem przekazywana jest obsłudze i na zakończenie każdego miesiąca kody przekazywane będą do Urzędu Miasta. Kody kreskowe będą dostarczane do wszystkich mieszkańców miasta, którzy złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Część mieszkańców już otrzymała takie kody kreskowe. Część tych informacji jest na etapie przygotowania. Niebawem prawdopodobnie wszyscy już dostaną takie kody. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z mieszkańców, który ma potrzebę oddać odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów już teraz, a nie dostał jeszcze takiego zestawu kodów kreskowych, może zgłosić się do Urzędu Miasta Biłgoraja, do Biura Obsługi Interesanta i pobrać takie kody bezpłatnie od pracowników Urzędu Miasta. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych, którzy będą chcieli oddawać odpady do PSZOK-u, muszą zgłosić się do administratorów lub zarządców budynku, by otrzymać kody kreskowe. Każdy z mieszkańców otrzyma 12 takich kodów. Jeśli potrzeby będą większe, będzie je można bezpłatnie pobrać w Urzędzie Miasta. Prawie 2 km dróg, które zyskają nie tylko nową nawierzchnię, ale też zostanie przebudowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, energetyczna czy telekomunikacyjna. Mówimy oczywiście o trwającej inwestycji, którą realizuje miasto, tym razem w osiedlu Różnówka. Dotyczy ulicy Parkowej, Sokołowskiego i Korczaka. W lipcu po raz pierwszy informowaliśmy o rozpoczęciu przebudowy trzech ulic w osiedlu Różnówka, konkretnie ulicy Parkowej, Sokołowskiego i Korczaka.
Prace przy tej inwestycji są zaplanowane na 2 lata, a plac budowy został przekazany w kwietniu 2020 roku. Jesteśmy poza połową inwestycji. Przypominam, że miasto na osiedlu Rożnówka realizuje budowę układu komunikacyjnego 3 ulic, Parkowej, Korczaka i Sokołowskiego. A wartość zadania to prawie 6,5 miliona złotych. Możliwe ono było do realizacji dzięki uzyskanemu przez burmistrza miasta dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnę, że przekazanie placu budowy nastąpiło w kwietniu ubiegłego roku. Jest to inwestycja 2-letnia. Wartość dofinansowania to prawie 3 700 000 zł, co stanowi około 60% kosztów kwalifikowanych. To przebudowa ulic, w ramach której wykonane zostaną m.in. kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Kompleksowa budowa 3 ulic z nawierzchnią bitumiczną, ulica Parkowa z nawierzchnią z kostki betonowej, chodniki jednostronne, wjazdy do posesji, infrastruktura techniczna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, przebudowa urządzeń, wod, kan energetycznych. Kompleksowa budowa, która na pewno nie tylko usprawni komunikację w tym osiedlu, ale podniesie komfort życia mieszkańców. Obecnie znajdujemy się u zbiegu ulic Sokołowskiego i Korczaka, gdzie teren do budowy dróg, warunki gruntowo-wodne są niekorzystne, dlatego zastosowaliśmy specjalne wzmocnienia podłoża, tak aby ta inwestycja była dobrej jakości. Ulica Parkowa to ponad 700 metrów, Sokołowskiego 400 metrów oraz ulica Korczaka licząca 666 metrów. Powstaną również jednostronne chodniki, zjazdy do posesji i oczywiście elementy bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu. Wykonano już prawie połowę zaplanowanych prac. Program narzucał, że inwestycja musi trwać minimum 13 miesięcy. Natomiast chcę powiedzieć, że mimo to, że styczeń, luty i część grudnia jest generalnie okresem nierealizacyjnym, to roboty są prowadzone. Dziś mamy piękną pogodę i prowadzone są roboty głównie związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej. To kolejna inwestycja miejska po tych, które już zostały zrealizowane m.in. w osiedlach Ogrody, Puszcza Solska, Bojary. Teraz przyszedł czas na osiedle Różnówka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę informacji do firm o rozliczeniu ich ubiegłorocznych wpłat. Okazuje się, że pomimo tak trudnego okresu w gospodarce, jaki spowodowała pandemia, tysiące przedsiębiorców miało nadpłatę na koniec roku. Biłgorajski oddział ZUS rozesłał informacje o rozliczeniach do niemal 29 tysięcy płatników składek. Aż połowa z nich, ponad 15 tysięcy, zakończyła ubiegły rok w ZUS-ie na plusie. Mają na swoich kontach nadpłacone składki. Nadwyżkę mogą spożytkować na jeden z dwóch sposobów. Tę nadwyżkę, nadpłatę mogą spożytkować pomniejszając sobie płatność bieżącej składki albo występując do ZUS o zwrot. Oczywiście byli również płatnicy z zaległościami na koniec 2020 roku. W oddziale ZUS w Biłgoraju było ich około 4000. Ta liczba jeszcze się zmniejszy, ponieważ cały czas czekamy na wnioski przedsiębiorców o zwolnienia ze składek za listopad z branżowej tarczy. Te wnioski można składać aż do końca stycznia. Informacje o rozliczeniu z ZUS można sprawdzić na swoim koncie w platformie usług elektronicznych ZUS. Do nielicznych płatników taka informacja trafi pocztą tradycyjną. Chodzi tutaj o klientów, którzy na koncie mieli nadpłatę i którzy jeszcze nie są zarejestrowani w PUE ZUS. W całej Polsce rozliczenia otrzymało w tym roku około 2,5 miliona podmiotów. Spokojnego i słonecznego weekendu życzę, a po informacjach zapraszam na rozmowę. Dziś gościem będzie Edyta Ludwik, psycholog, terapeuta rodzinny, poradni psychologiczno-pedagogicznej w Biłgoraju. A rozmowa dotyczyć będzie skutków pandemii dla kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Podpowiemy, jak sobie z nimi radzić, będzie też coś optymistycznego. Zapraszam w imieniu Gabrieli Figury. Do zobaczenia.